Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony MasterFOP.pl i jako, że mam możliwość nagrania materiału o Halo na kanał o tej samej tematyce z całego uniwersum tej gry, pomyślałem, że pokażę wam 5 lub 6, zależy jak liczyć, ciekawych rzeczy, czy też nazwijmy to trików, które można zrobić w Halo 3. Od razu muszę zaznaczyć, że triki te poznałem po raz pierwszy za pomocą kanału CMNIR na YouTube, więc jak chcecie zobaczyć ich więcej, sprawdźcie sobie jego kanał. Dobra, zacznijmy od małego sabotażu końcówki pierwszej misji. Tutaj, jeśli ktoś ma dobre oko i pewnie rzuca granatami, to może zrobić małego psikusa kolegom w koopie. Wczytujemy trzeci checkpoint z pierwszej misji i przechodzimy ją do samego końca. Do wykonania tego triku będą potrzebne dwa sticki granaty. Tak dla pewności. Ustawiamy się na środku tamy i czekamy na pelikana, który ma nam zapewnić wsparcie i transport. Po zniszczeniu dwóch fantomów, pelikan zacznie zbliżać się w naszą stronę. Teraz wystarczy tylko trafić klejącym granatem pilota pelikana i zrobione. Musimy tylko trafić granatem w małą szparę graficzną między nosem pelikana a szybą. W efekcie zabijamy pilota, a pelikan zacznie opadać. Czasami ta sztuczka nie podoba się również NPC-tom. Drugi trik może przydać się osobom, które lubią speedrun. Wczytujemy drugi checkpoint w czwartej misji o nazwie Burza. Teraz tylko wystarczy przejąć Mungusa, podjechać do drzwi, z których byśmy wyjechali grając misję od początku, ustawić pojazd lewą stroną do drzwi i wysiąść. Ten mały glitch sprawi, że Skara po prostu zniknie bez walki, a my możemy spokojnie kontynuować rozgrywkę. Ostatni trik z kampanii jest związany z Rafem z siódmej misji. Grę zaczynamy od samego początku i czyścimy wszystkich przeciwników, tak aby nam nie przeszkadzali. Kiedy wszyscy przeciwnicy gryzą piach i został tylko czołg obcych, możemy przystąpić do jego przejmowania. Wskakujemy na dziób Rafa i wyrywamy klapę od siedzenia pilota. Następnie ładujemy jednego basha w pilota i ustawiamy się nad jego głową w miejscu, gdzie napis o możliwości przejęcia pojazdu z boku ekranu zniknie. Tutaj wystarczy się tylko dobrze ustawić w pozycji kucającej i trzymać przycisk wejścia do pojazdu, a następnie strzelić kierowcy w głowę. To spowoduje, że kierowca zginie, a nasza postać szybko zajmie jego miejsce. Pamiętajcie tylko, aby przypadkowo nie wyjść z pojazdu, to spowoduje po prostu jego zniszczenie. Teraz przenosimy się do Forge'a, czy też kuźni, i wczytujemy mapę Sandtrap. Tutaj pokażę wam dwa triki w jednym. Po pierwsze, trzeba przeładować mapę, co spowoduje wyłączenie mechanizmów obronnych mapy. Ustawiamy się w odpowiednim dla nas miejscu i używamy opcji budowania. Respimy maksymalną ilość ekwipunku Tripmine. Następnie wchodzimy w opcję naciskając X i ustawiamy drugą opcję na maksymalną ilość. Teraz możemy spamować ekwipunkiem bez przerwy. Rzucamy miny w jedno miejsce do momentu, aż mapa zacznie świrować. Możemy to zaobserwować przez to, że pojazd zaczął znikać. To znaczy, że mapa została poprawnie przeładowana. Dla pewności ja osobiście rzucam miny aż do momentu samowybuchu. Ten sposób przeładowania działa na każdej mapie z Halo 3. Po tym, jak mapa została przeładowana, możemy spokojnie wyjść poza bezpieczną strefę bez obawy przed śmiercią ze strony pola minowego. Jeśli to jest dla was mało, to małym sposobem można wyjść jeszcze dalej. Podlatujemy do niewidzialnej ściany i respimy Sender Teleport. Następnie, trzymając Receiver Teleport, wypychamy go poza niewidzialną ścianę i opuszczamy.
Jeśli zrobiliśmy to w odpowiednim miejscu, teleport opadnie na ziemię, a my możemy przejść przez sender teleport poza granicę mapy. Nawet po przeładowaniu, mapa posiada miejsca, gdzie nie mamy szansy przeżyć. Następnie sposobem prób i błędów możemy dotrzeć do struktury na obrzeżach mapy. Można bezpiecznie zbudować tam jakąś bazę, a po zapisaniu gry spokojnie tam wrócić. Ostatnia sztuczka to bardziej mała zabawa i oryginalna nazwa tego triku to Tank Pinball od CM Nira. Wczytujemy mapę Sandbox i najlepiej, aby ją wyczyścić z wszystkiego, co się na niej znajduje. Następnie respimy czołg i trzymając go obracamy wokół własnej osi. Jeśli puścimy go w odpowiednim momencie, czołg zacznie zachowywać się jak tytułowy pinball. Mam nadzieję, że mój materiał Wam się podobał i jeżeli komuś się te triki podobały, to zachęcam do wypróbowania ich samemu. Tak więc ja się będę z Wami żegnał. Do następnego, mam nadzieję, i do usłyszenia. Na razie.